No witam serdecznie. Dzisiaj miało być Amplituner Nordmende TU1400, tylko mi te Pokemony wylazły na wierzch z mego loga i muszę je sobie tutaj teraz... O tu macie siedzieć, tu. O! A, ten niech sobie tutaj zostanie. Dobra, bierzemy się do roboty. A więc tak, tunerek pływa. Z tego, co mi tutaj klient opisał, trzeba go zestroić, wszystko idealnie, głowice. Z tego, co zauważyłem, to rozpuchnięte są dwa kondensatory tutaj, także będziemy je tutaj zaraz, tę płytkę zasilacza, tutaj siedzi. Dwa stabilizatory z płytka zasilacza, musimy je sobie, że tak powiem, przebadać całkowicie. Tuner ma syntezę, a pływa. I z tego, co mi coś wiadomo na ten temat, zaraz będziemy szukać schematów tego wszystkiego, musimy go po prostu sprawdzić, czyli podłączyć SDR-ka, tego naszego tuner HDSDR, czy tam jakikolwiek, RTL-SDR, sprawdzić heterodynę, czy faktycznie się odsuwa ta heterodyna. Prawdopodobnie to jest synteza kwarcowa i to jest tylko odczyt kwarcowy, odczyt varicapu. I z tego, co zauważyłem, właśnie na tym zasilaczu są troszeczkę rozpuchnięte kondensatory, także one pójdą do wymiany i wtedy dopiero będziemy dalej cokolwiek testować. Dobra, ja się biorę do roboty. Przede wszystkim musimy go podłączyć i wrzucić sobie podgląd na heterodynę. Co się dzieje z heterodyną? Będziemy go stroić, no. Działamy. Ok, słuchajcie, wzmacniacz jest podłączony, włączamy i... jest ból, słuchajcie, bo nie łapie żadnej stacji. 101 i 4. To ma być Z-ka. Nie ma nic, FM. Set nie przestraja. Zobaczymy, czy z automatu będzie coś szło. Odłączmy antenę. Nie ma. Najmocniejszą stację ustawimy. 91,2 to jest ta od nas z miasta. I 2. Podłączmy antenę. Nie ma nic. Albo brak jakiegoś jest napięcia zasilania tunera. Ale no kurczę, sygnał jakiś tam dociera z anteny. Czyli coś jest. Albo brak heterodyny, albo coś jest z filtrem pośredniej. Teraz zobaczmy, gdzie tu filtr pośredni siedzi. HA11225. Trzeba zobaczyć ten scalak. Prawdopodobnie to będzie od pośredniej, a tu będzie koder stereo. No niestety. Niestety, nie ma strojenia całkowicie. Może synteza leżeć. Dobra, schemat już prawie mam. Znaczy już tutaj się ściągnął, z tego co widzę. Zaraz będzie schemat na FTP. No dobra, słuchajcie, podłączyłem się tutaj jak ze schematem podnóżkę numer 12, czyli to jest wejście napięcia varicapu z syntezy. I zaraz momencik, muszę sobie tutaj znaleźć jeszcze schemacik, bo tutaj mamy schemacik. Schemacik zaraz tutaj wkleję. Muszę znaleźć, tutaj mam całą serwisówkę. I zaraz będziemy po prostu dochodzić, czemu nie ma tego napięcia. O, tutaj mamy, słuchajcie, patrzcie, diody varicapowe.
odstrojenia i generatora, i od wszystkiego się schodzę tutaj w tą linię, idzie nóżka numer 12, dokładnie to jest FMVCC. No i dobra, to teraz przechodzimy tutaj do tunera. Jak widzicie, tak, tu jest masa, tu jest FMVCC, 12 nóżka, idzie tym koncentrykiem i to idzie z płytki syntezy. Podłączmy się i zobaczmy, gdzie jest plus. Co tu nam powie, z tego co już przy włączeniu to nie było napięcia. Dobra, włączamy. Zero napięcia. Słuchajcie, jest kompletna zero. Musimy zobaczyć teraz tak, co steruje dokładnie. Jakie tranzystorki sterują tym napięciem. I czy czasem nie jest calak syntezy walnięty. Wątpię, żebym dostał do takiego staruszka, ale może. Kto to wie. Także słuchajcie, jest no nie lada zadanie, że tak powiem. Mamy schemat, mamy sprzęt do przetestowania. Damy radę. Ok, jak widzimy, schematik naszego tunerka i przede wszystkim pierwsze. Już wiemy na 100%, że varicapu nie ma. Tylko teraz skąd on idzie, ten varicap? I słuchajcie, tu mamy B27V. To jest nasz varicap, który dochodzi, dokładnie dochodzi do tej płyty. W którym miejscu to dochodzi? Zaraz się dowiemy. W którym miejscu wychodzi? Też się dowiemy. Bo musimy sprawdzić. A więc tak, B27V, czyli plus volt, plus B, idzie na z nóżki z wyjścia 806 albo 5, słabo czytelny schemat, ale to już mało ważne. Jedziemy sobie dalej tą nóżką tutaj, jedziemy tutaj i słuchajcie, patrzcie, mamy kondensator 470 mikro, 35 V, to już będzie nam łatwiej znaleźć na płytce zasilacza, na tej płytce zasilacza. I jeszcze łatwiej będzie nam znaleźć X801, to jest tranzystor NPN 2SD438F. Tu mamy diodę zenerkę na 35V, słuchajcie. Ona jest połączona przez rezystorki. Tu jest jeszcze kondensator do filtracji. Czyli to jest fajnie zrobiony stabilizator, słuchajcie. Ma dodatkową filtrację po niskim napięciu. Czyli idealnie filtruje nam ten tranzystor, robi za filtrację kondensatorem praktycznie. No oprócz tego są kondensatory do wygładzenia, ale bardzo ładnie wygładzi to napięcie. Czyli bardzo fajny zasilacz rozwiązany, potrójna filtracja, w sumie poczwórna. Raz, dwa, trzy, cztery. I ten zasilacz nas teraz interesuje. Słuchajcie, gdzie to się tutaj znajduje? To już wam pokazuję. Tylko muszę przełączyć sobie kamerę. Dobra, to zróbmy sobie teraz tak. Kamerkę wyciągnijmy na statyw. Na statywie znaczy. O, tu mamy ten nasz cały zasilacz. I teraz tak. Podłączmy sobie minus na początku. Minus to są czarne przewody 806, czyli 806 punkt to jest tu. To jest ten kołek. Podłączmy sobie kołek do minusa. X801, z tego co tutaj widzę, trochę bardziej przyświecę może, to jest ten tranzystor. Słuchajcie, to jest ten tranzystor i on na emiterze powinien mieć, jeśli licząc baza, kolektor, emiter, to będzie z tej strony. Tu powinien mieć 27V. I słuchajcie, ma. 29V ma. 29V. Dobra, przyłóżmy sobie do bazy, co ma. 29,7. Na kolektorze. Na 49V. Na bazie. Czy to tak ma mieć? Tak ma nie mieć. A nie. Dobrze. Tak ma mieć. Na kolektor. Czyli tu mamy tak. Baza. Z tej strony. Baza.
29,7. Kolektor mamy wyższe napięcie zasilacza 49,7 i wyjście emiter 29,2, a powinno być tak w granicach 27 V. No dobra, czyli jednym słowem jedziemy dalej, szukamy dalej, słuchajcie, szukamy dalej. Teraz to już powinniśmy znaleźć ten kołek i sprawdzić, czy na 806 jeden jest minusowy. Szukamy 805, to jest zasilanie całego tunera, tak? Nie, to jest wejście. Szukamy 806 kołka i 504 wejścia do płytki tutaj. Do tej płytki tutaj. Na tej płytce ma być pin 504, a na tym ma być 806 drugi, bo jeden jest do masy, drugi jest wyjścia. No masowy łatwo znaleźliśmy, a tego drugiego zaraz poszukamy. Byłoby łatwiej, żebyśmy wyciągnęli tą płytkę, ale nie chcę za bardzo tego rozbierać, dopóki nie wybadam, bo tu na tej płytce, słuchajcie, są przełączniki od mute, od stereo mono. Są jeszcze zapodane przełączniki. Teraz byłoby strasznie sporo rozkręcania. A wcale może nie być tutaj pies pogrzebany. Dobra, okej. Okay. Czyli tak, skończyliśmy na tym, że brakuje nam tego varicapu i sprawdźmy go sobie teraz tak przy wyłączonym tunerze, ponieważ ten wyłącznik nie wyłącza go z sieci całkowicie, tylko wyłącza sam odbiornik, tą płytę, więc napięcie na varicapie, na tej nóżce do strojenia już diodami mamy 28 V. Po włączeniu, ja już odpiąłem sobie tutaj tą nóżkę od głowicy, żeby sprawdzić, czy głowica, czy tuner nasz zapracuje. Gdzie leży przyczyna? W dalszym ciągu szukamy. Czy wina jest w zasilaczu? Już wiadomo, że nie, bo już napięcie mamy. Czy wina będzie w tunerze całkowicie? Coś go zwiera varicap, na przykład któraś dioda upalona od varicapu. Zaraz to sobie sprawdzimy. Jeśli nie, to zaraz się okaże, słuchajcie, patrzcie, po włączeniu odpiąłem właśnie specjalnie od głowicy, żeby po włączeniu było można zobaczyć, czy te napięcie nam coś zwiera, czy nie zwiera, czy może coś dochodzi w pętli PLL, dochodzi jakiś sygnał, który może nam blokować syntezę na przykład. Ewentualnie może być układ scalony od syntezy upalony. Sprawdźmy teraz po kolei. Włączamy tuner i się pojawia nam zero. Tu mam podpięto sondę oscyloskopu, jak widać, do heterodyny. Możemy sobie pokręcić to heterodynko, nic to nie zaszkodzi. Zobaczmy, czy coś to odbierze. No, coś tutaj próbuje łapnąć. Czyli generator pracuje, bo przestraja. No dobra, to teraz tak. Coś mamy na wyjściu syntezy, że brakuje nam. Zwiera sygnał, który ma sterować diodami varicap na układzie. A mianowicie sygnał, już wam pokazuję. Sygnał, tu mamy płytkę syntezera, o tu, o tutaj, o. Może tak jakoś się uda mi to zaznaczać. Czemu ja tu nic nie mogę zaznaczyć? Dobra, tu w tym miejscu. Oto to jest płytka syntezera. Ta, która tu jest podniesiona. Ta długa, taka duża płytka. Ma oddzielny schemat. Zależy sobie, jaki tam producent, kto co tutaj wstawiał, nie? Cały kontrol panel, board. Cały kontrolująca płyta. Syntezera PLL. Sygnał z pomiar częstotliwości, zobaczcie, tutaj mamy generator, czyli aha, tutaj moment, ja to muszę przesunąć siebie, o tutaj może jeszcze zmniejszę bardziej, żebyście więcej mogli zobaczyć. Tutaj, tu ten tranzystor, o ten, to jest tranzystor od generatora. Sygnał 1 trafia tu, tu mamy sygnał z tego generatora, mamy sygnał, trafia tu na mieszacz, to jest mieszacz,
filtr już praktycznie jeszcze nie 10,7, bo tutaj mamy wyżej filtr 10,7, o właśnie tu, tylko to jest wejście mieszacza. Mieszacz jest na X105, czyli to jest ten tranzystor NPN i tędy jedzie jeden sygnał. Drugi przez kondensatorek 0022, trzeba go sprawdzić będzie, może być też uszkodzony, trafia nam tędy przez nóżkę numer 14, tu, trafia na FM VCO out, czyli z generatora VCO z heterodynki trafia nam sygnał do wejścia. Tu VVC in FM jest to sygnał właśnie, który nam ginie. I tu na tej nóżce 12, tu była 14 nóżka, tu jest 12, ginie nam napięcie, które ma sterować tymi diodami po włączeniu tunera. Dobra. Sprawdźmy sobie jeszcze od razu, czy reszta tunera zapracuje, jeśli będziemy sobie dawać napięcie sterowania varicapem. Tu do tego celu mam taki zwykły, że tak powiem, od 3 do 15 V, może coś łyknie, zasilacz laboratoryjny. Podłączmy sobie się teraz pod te kołki, czyli masa varicapu to minus. Dobrze, może się uda krokodylkami i varicap sam varicap. Słuchajcie, zrobię głośniej, żeby było można coś usłyszeć. Aby było można coś usłyszeć i teraz spróbujmy sobie napięciem wysterować tutaj. Zobaczcie, co się dzieje na generatorku. O, coś złapaliśmy. Czyli reszta odbiornika będzie sprawna, tylko do zestrojenia, nie? Jedną stację złapaliśmy, słuchajcie. Czyli głowica nam nie obciąża. I cały pies pogrzebany jest w syntezie. O, zobaczcie. Może się uda mi ustawić jakoś falę zasilaczem. No dobra, podłączmy antenę, będzie lepiej. Działa. Trochę zjedźmy. Pobór 0,3 ampere, nawet mniej. 30 mA pobór, czyli jest ok. Tutaj coś jest. Ok. No dobra, ustawmy sobie jakoś stację, o. Dobra, gra, stacja. To teraz sprawdźmy napięcie, co wychodzi z syntezy. Zero. Słuchajcie, mamy zero syntezy. Tuner do zestrojenia głowica, no bo już tutaj było pokręcone. Ale gra. W tym, że syntezer nie pracuje jak powinien. Po włączeniu syntezera ginie całkowicie napięcie. No i teraz musimy wybadać na tej płytce syntezera, dokładnie na tej wyjętej. Dokładnie musimy tak odpiąć sobie te oscyloskopy, bo tutaj już mamy posprawdzane wszystko. Na razie jeszcze się obeszło bez analizatora, żadnego widma. Będziemy stroić, jak już to zadziała, to wtedy o ile to zadziała. Bo jeśli to jest scalak z lat 70., tam 80. maksymalnie, to nie wiem, czy będę miał taki układ scalony. Ale zanim wybadamy, czy to na pewno układ, to jeszcze musimy przebadać tranzystorki, które nim sterują. Bo na pewno jest jakiś układ wykonawczy. Czyli jakieś tam 2-3 tranzystorki, które układ pływania tego zabezpieczenia przeciw... Te napięcie ma być idealnie stabilne. I ma się zmieniać, jeśli zmienia mi się częstotliwość, to napięcie mi też, jeśli spada częstotliwość, napięcie ma wzrosnąć. Jeśli częstotliwość rośnie, ta ręka to jest częstotliwość, ta to jest napięcie zasilania varicapu głowicy, czyli ustalenia częstotliwości za pomocą napięcia.
Czyli jednym słowem, to co klient mi powiedział, że on pływa, to wcale on nie pływa, tylko on w ogóle nie gra. Ponieważ syntezer nie steruje napięciem zasilania. Wycina napięcie do zera. Działam, słuchajcie. Wypinam tą płytkę. Muszę ją jakoś tutaj bardziej rozebrać. Wszystko jest na drutach sztywnych, takich a la... W każdej chwili może się coś ukruszyć, także lepiej, żeby nie. A jeśli już nawet coś ukruszy, no to schemat jest, tylko że do chodzenia więcej niż to wszystko. No dobra, szukamy tej przyczyny. Szukamy przyczyny, bo to jeśli jest spalone i któryś z elementów, to z jakiejś przyczyny się to stało, nie? No, zanim będziemy sprawdzać tutaj wszystkie te jeszcze tranzystorki, to tu przy syntezie jest kwarc 6,4 MHz, także go sobie od razu sprawdzimy. Weźmy sobie częstotliwościomierz. Tutaj jakoś go tutaj postawmy, może wejdzie, bo się tutaj niezły syf mi się robi. O. Przyłączmy sobie tak do masy GND, czyli tutaj o, do kondensatorka i sprawdźmy, czy coś mamy na kwarcu, nie? 6,4. Co się tak ten obraz rozmył? Dobra. O, się dostroił, dobra. Włączamy tuner. 0. Na drugiej nóżce kwarca 0. Odetnijmy jeszcze sobie od masy. Sprawdźmy, tak działa. I bez masy, tylko w ręku trzymając, mamy 0. Słuchajcie. Podstawiamy, wymieniamy kwarca. Jeśli to nie jest wina kwarca, to znaczy, że układ scalony syntezera odszedł, że tak powiem, na wieczność. I zaraz będziemy patrzeć, co to jest za układ. Dobra, wyciągamy kwarca. Nie ma co, na co czekać. Grzejemy rozlutowniczkę. Troszeczkę fluxa. W sumie to bez sensu, to rozlutownicę. Nie no, się przyda. Troszeczkę fluxa, bo to stary jest drugi, także tutaj musimy delikatnie. No, poleci jeszcze coś, ale zgęstniał. Napięcie warikapu, co mamy? 0,3. O, coś, jakby trochę coś lepiej. Dobra, sprawdzamy kwarca. Minus. No, niestety. Niestety. Musimy znaleźć sobie syntezę i C501. Co to takiego jest? Nie wiem, może się uda mi tak zerknąć. Wyłączmy. TC9123P. TC9123P.
Dobra, gdzie jest VCC tego salaka? Musimy sprawdzić napięcie dojścia do tego układu. Pin 1. Gdzie jest pin 1? Load to nie. GND 22 pin. Pin 22. No tak. 22. VDD, GND. Sprawdźmy jeszcze napięcie zasilania. Czy ten scalak ma zasilanie? Ale raczej ma. Zobaczmy, co tutaj jest. Nie halo. Minus 2 volty. O! 2 volty ma, czyli mamy, może być, że scalak jest sprawny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 pin to ma być napięcie plus, tu stąd pierwszy pin to ma być 1 GND, 2,4 V, czyli jest mało. Musimy sprawdzić w nocie katalogowej, jakie ma mieć zasilanie dokładnie i będziemy wszystko wiedzieć. No i już możemy mieć kłopot, słuchajcie, bo ten salak był dedykowany właśnie do tego tunera. Tylko wyłącznie. Razem z nim pracował jeszcze jeden scalaczek, tutaj obok siedzi. TC9123P. To jest właśnie ten scalak, którego chciałem znaleźć notę katalogową, bo jeszcze jest jakaś nadzieja, słuchajcie, na to, że to działa. Tylko to jest z tym napięciem coś jest za mało. 2,4 V to jest trochę za mało jak na tamte czasy na tego scalaka. No ale tutaj szukam noty katalogowej, może coś znajdę. Także chwilka. No tak, Chip Limited. No ale zobaczmy, co to jest. Toshiba. Deep. Dobrze. Znajdziemy to. Na pewno. Scalaka na pewno nie znajdę, tylko miejmy nadzieję, że ten scalak jest sprawny, tylko brak mu tego zasilania. A więc tak, mamy tutaj, nie znalazłem tej noty katalogowej, ale mamy to, co tutaj mamy. Nóżka numer 22 tego syntezera jest kondensator na 10 V, czyli tutaj nie może być duże napięcie, ale nie 2,4. Jedynka to jest GND, no to tutaj teraz tak, skąd to idzie to napięcie? Musimy wybadać, jaka linia idzie. Tutaj mamy diodę jakąś zaporową i kondensator. Tu już mamy cewkę L501, no i faktycznie tutaj już idzie w tą stronę do zasilania VCC. Drivera tego, który nam później będzie sterował napięciem. Prescaler, tak? Prescaler to jest. Tak, prescaler. Tak myślałem. Dobra, to teraz tak. Napięcie zasilania idzie tędy, tu, czyli wychodzi z płytki na 504 i na 304 trafia do płytki tunera. Tu. Musimy wybadać, jakie to ma być napięcie. Tylko teraz tak, czy to idzie do dołu, czy to idzie do góry. Tu. Tutaj. Tutaj. Tutaj, dobra, wychodzi tu opornik 22 kg i tu wchodzi do 11, to nie ta linia, to jedziemy w drugą stronę. 304, 504, tu jedziemy tym do góry, 10 V, no i tu mamy, słuchajcie,
tranzystorki. Ale linia ta dalej idzie, bo tutaj to co innego, to zasila do 16 tego scalaka, dekoder. Dekoder driver. Czyli jedziemy dalej. Synteza rozłożona na czynniki pierwsze. Teraz to wszystko w tych czasach to się robi w jednym scalaku i jest z bani. A tutaj mamy, idziemy do piątki, słuchajcie, piątka. Złączę piątkę. Idziemy dalej. VDD, słuchajcie, z płytki. TXX. Power Supply. Czyli mamy 800, co to za numer? 814 VDD do Day Plus. Czyli może faktycznie brakuje nam tego napięcia. TXX 171-2 VDD 814 chyba bodajże, to jest 814. To jedziemy teraz do płyteczki od zasilacza Power Supply. 814 numer 814. Musimy sobie tutaj wybadać. OK. Power Supply. Masa podpięta 814. Proszę bardzo. 7,73 V. Sprawdźmy teraz sobie na tym dławiku napięcie, na tym, na którym to wychodziło już. Czekajcie, gdzie to było. Moment, wyłączymy ten szumofon na razie. To było synteza i zasilanie szło tu, a dokładniej tu, czyli na tym dławiku L501 to no widzę, mamy mieć 7,7 V. No jest OK, po drugiej stronie dławika jest. Jedziemy dalej do diody. Jest. Za diodą jest. Na nóżce jest. Słuchajcie, co jest grane? A na GND nie ma. Szukamy linii GND. Jak tak teraz? Nie no, to wszędzie to jest ta sama linia, słuchajcie. Wszędzie jest GND tak samo. Czyżby aż tak obciążał ten scalak? No on zimny jest. Sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Ten minus. GND. 5 V. Nie do tego GND przypiło? Nie, niemożliwe, kurczę. Jest wszystko tak, jak ma być. Szukamy dalej, panowie, bo to tak nie może być. Na nim, na scalaku nie mamy napięcia 7,7 względem GND. Mamy 2,5 względem GND. Szukamy dalej. Względem masy brak napięcia, a więc sprawdźmy połączenie układu scalonego z masą. Tylko najpierw włóżmy tą antenę. Kurczę, no. Sprawdzimy teraz połączenie scalaka z masą. Włączmy radio. I przeprowadźmy naprawę.
na scalaku 6 i 9 V. A więc tak, wyłączamy radio i przeprowadzamy całą naprawę, którą do tej pory wywnioskowaliśmy z tego. Czyli robimy w ten sposób. Najpierw odlutujmy sobie tutaj starą cynę. Jeszcze chwilkę, musi się troszeczkę rozgrzać. Dobra. I nałóżmy nową cynę. Ok. To samo zróbmy z tą przelotką. Dołóżmy trochę cyny. Ok. W takim razie włączmy teraz radio. Przełączmy na FM. Jest na FM-ie. Set. Ok. Sprawdźmy napięcie zasilania scalaka. 7 V. Pasuje. Przyłóżmy napięcie Vericapa. Sprawdźmy. V. Przyłóżmy do nóżki. 27 V. Przy włączonym radiu. Wyłączmy je. Przylutujmy te napięcie Vericapu. Jak ktoś mi powie, że zimny lód tylko jeden był, został usunięty, i że to tylko to, to teraz macie przykład, tylko oglądnijcie to od początku do końca, ile trzeba, żeby znaleźć usterkę. Wszystko zgodnie ze sztuką było robione. Sprawdźmy, czy to będzie chodzić. Musimy teraz przekręcić, bo został pokręcony. Będziemy go zaraz stroić jeszcze. AM chodzi, FM chodzi. Mówi chodzi. Co wy na to? Niezła menda. Nordmende. Zobaczmy, czy 96,6 to jest trójka. Poziom sygnału stereo jeszcze do ustawienia. Pełny tuning. I to by było na tyle, słuchajcie, z tego odcinka. Pozdrawiam. Okej, słuchajcie, tunerek zestrojony na dycht, że tak powiem, elegancko. Łapie wszystkie stacje, cały zakres. O. Wszystko chodzi, także jest gites. 95500. O. Gdzieś tutaj było. Jakieś ruskie. Zresztą u mnie jak ruskie działają. Lekcja wiedeńska. Do zobaczenia w salonach. To znaczy, że jest bardzo dobrze zestrojony. Nie? Jeszcze zobaczmy koniec skali. Już tutaj na Vericapie wszystko poustawiałem. 108 to jest 26,6 V, a maksymalnie możemy wykorzystać 27,7. Także jest ok. 107,9 u mnie ostatnia stacja. Proszę bardzo. Tunerek skończony. Prawie.
jeszcze skręcić. Jeszcze skręcić. Tutaj mamy śrubeczki, proszę ja was. No to, że tak powiem, to trochę zabawy było, bo no, dzień się zszedł. Się nie poddałem, bo myślałem już w pewnym momencie, że synteza. Niestety. Najpierw myślałem, że kwarc, potem, że synteza. Oczywiście kwarc zmieniłem z powrotem na ten, co był, bo jest sprawny. Wszystko jest w oryginale. O. I jeszcze jedna śrubeczka. I zobaczcie, obeszło się bez żadnych analizatorów, że tak powiem. O, Pokémon wylazł. A tutaj siedzi reszta moich Pokémonów. Dobra, niech sobie polatają. Pozdrawiam. Muszę wyprowadzić się kiedyś na spacer. Od czasu do czasu. Siedzę w tym logo tam zamknięte. Chyba od 6 lat. To nie chcę, dzisiaj pobiegają.